Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film. Będzie to film Projekt Zero makijażowy, kolejny update. Zanim przejdziemy do filmu, bardzo bym prosiła o subskrybowanie, jeśli tego nie robicie. Wspieracie mnie w ten sposób, o komentowanie i lajkowanie. Dobrze, tutaj mam przygotowane już kosmetyki. Oczywiście też notes, w którym zapisuję postępy w używaniu tych kosmetyków. Także nie przedłużając, przechodzimy do tego. I z poprzedniego update'u udało mi się zużyć, uwaga, dwa produkty. A mianowicie podwójna kredka z Oriflame The One. Z jednej strony był rozświetlacz w kredce, w drugiej kredka do brwi brązowa. Jak widzicie, zużyta jest całkowicie, bo chciałam zastrugać, to już po prostu mi te rysiki ze środka wypadły. Także już jest zużyta całkowicie do cna. W ogóle nawet przez tą dziurkę widzę Was. Także zużyta jest całkiem. Mam kolejną w użytku i podkład do twarzy Giordani Gold, ten mineralny SPF 15 w odcieniu Porcelain. Jak widzicie, zużyty jest do końca. Tu na końcu pompka już nie pompowała, nie dawała rady nabierać. Wtedy pędzelkiem odkręciłam i pędzelkiem wyciągałam. Także jest zużyty do cna podkład. I to są te dwa produkty, które zużyłam. I teraz przejdziemy do produktów, które jeszcze nie zużyłam i które włożyłam na miejsce tamtych zużytych produktów. I pierwszym produktem, który włożyłam na miejsce wcześniejszego podkładu z Giordani Gold, wzięłam podkład nawilżający z Sinsay w odcieniu dwójeczki. Widzieliście już test na jego kanale, tam więcej się o nim rozpowiadałam. Włożyłam go do projektu, żeby go zużyć. 30 ml i jego początkowa waga to jest 34,94 g. Także zobaczymy, ile będę czasu go zużywać. Mam nadzieję, że szybko, bo ja coś takiego mam, że jak coś mi nie pasuje, nie lubię, to chcę to zużyć w miarę szybko, żeby się go pozbyć i mieć go z głowy. Więc włożyłam go do projektu, żeby się go pozbyć. Chyba że jak jakieś produkty, kosmetyki mnie uczulają, no to wtedy puszczam dalej w świat albo wyrzucam, w zależności. Także ten podkład. Dalej mam mgiełkę utrwalającą z Oriflame, z The One Makeup Pro Face Mist. Tu już jest naprawdę resztka. Wcześniej mówiłam, że może zużyję, ale no nie udało mi się zużyć. Także w poprzednim miesiącu było 30,88 g. Teraz jest 26,94 g. To znaczy, że zużyłam 3,94 g. Niecałe 4 g. Zobaczymy, może zużyję. Nie wiem, nie obiecuję. Także tak jest. Dalej mam bazę pod makijaż matującą z The One, tą białą. Ona jest matująca. Szczerze przyznam się, że od poprzedniego update'u użyłam ją chyba raz, może dwa. Nie wiem, jak bardziej się zrobi gorąco, może będę wtedy częściej po nią sięgać, żeby bardziej zmatowić tą twarz. Nie wiem. Teraz mówię, użyłam ją raz, może dwa razy. I w poprzednim miesiącu było 34,54 g. Teraz jest 34,49 g. To znaczy, że zużyłam 0,05 g.
No mówię, jedno góra, dwa użycie. Mam nadzieję, że do kolejnego update'u będzie lepsze zużycie, że bardziej się do tego przyłożę. Zobaczymy. W ogóle mam kilka baz otwartych naraz i dlatego tak używam te inne niż tą. No ale mam nadzieję, że będzie lepiej w przyszłym miesiącu. Dalej mam szminkę z Avon True kolor, nie Avon True, w odcieniu Rose Cream. I w poprzednim miesiącu było 10,96 grama, teraz jest 10,81 grama. To znaczy, że zużyłam 0,15 grama. To całkiem sporo, jak na cały miesiąc używania. W międzyczasie też używałam inne szminki. No ale już coraz mniej, coraz mniej. Pokażę ile wam... O! Wykręciłam na maksa, także tylko tyle już mi zostało. Myślę, że jeszcze jakieś 2, góra 3 miesiące i będzie zużyta. Dalej mam tutaj na miejsce tej podwójnej kredki z The One włożyłam korektor pod oczy z Vibo. Kiedyś kupiłam w Lidlu. Jest to Vibo Show Your Georgius Skin Concealer. Jest to w odcieniu 02 Skin Concealer. Nie ma konkretnej nazwy, tylko 02. 8 ml. Ten korektor jest z deczka troszkę przyciemny na moje podoczy, ale jego formuła bardzo mi się podoba, bo on jest taki wodnisty, lekki przez to. Ładny taki żółty kolorek. No super, świetny jest. 8 ml i jego początkowa waga to jest 17,31 grama. Zobaczymy ile będę go zużywać. Dalej mam puder sypki z Lovely Sweet Illusion. Ta wersja z motylkami fioletowa, taka lawendowa. I w poprzednim miesiącu było 33,08 grama. Teraz jest 32,26 grama. To znaczy, że zużyłam 0,82 gramy. Więcej niż w poprzednim update'cie, jeśli się nie mylę. Teraz zerknę. Tak, praktycznie dwukrotność. Także jest dużo lepiej. Idzie to zużywanie. Ale wiadomo, jak to puder sypki. Jeszcze trochę go pozużywam. Na zapasie mam jeszcze chyba brzoskwiniową, pomarańczową wersję. Też się już nie mogę doczekać. Czy też będzie tak ładnie, słodko pachniała. Tutaj mam wrażenie, że ona pachnie delikatnie lawendowo, ale nie wiem, czy to jest moja wyobraźnia. Ale no, ładny, słodki zapach. Dalej mam róż prasowany z Max & More. I to jest w odcieniu 164 Dusty Rose. Tak wygląda ten kolorek. On daje taki naturalny blask. Taki naturalny rumieniec na twarzy. Ale już mam go dosyć długo. Chciałabym go zużyć i dlatego włożyłam go tutaj do tego projektu. I w poprzednim miesiącu było 29,44 gramy. Teraz jest 29,34 gramy. To znaczy, że zużyłam 0,10 grama. Dużo, niedużo. Używałam też inne róże, dlatego tak, takie zużycie jest. Dalej mam bronzer z Jo Divine Fruity Bloom. Jak ta cała seria z Jo Divine, ona była dostępna w Lidlu. Miałam puder sypki, zużyłam go, jest prześwietny, był. Nie mogę się zawsze nawąchać, zachwycić tym zapachem tego bronzera. On po prostu tak pachnie słodko, czekoladowo.
Jak widzicie, już tam denko coraz większa. I w poprzednim miesiącu było 32,59 grama. Teraz jest 32,22 gramy. To znaczy, że zużyłam 0,37 grama. Nie wiem, czy to dużo, czy niedużo. Używałam też innych bronzerów. Także, ale najczęściej właśnie po niego sięgałam, bo on daje takie, nawet dzisiaj go mam na twarzy, daje taki ładny, delikatny kontur. Oczywiście można budować. Jestem zachwycona po prostu też jego zapachem. Boski. Dalej mam rozświetlacz prasowany Daisy Bell. Już mam coraz mniej, mocno katuję. Skupiłam się teraz głównie tylko na nim, żeby go zużyć. Zobaczcie, już mi zostało niedużo. To jest 10,5 grama miało to opakowanie, także duże. No ale już mi zostało niedużo i chcę go zużyć, bo szczerze mówiąc mam już go trochę dość. No ale zawzięłam się i chcę go zużyć. I w poprzednim miesiącu było 41,15 gram, teraz jest 40,40 gram, czyli zużyłam 0,75 grama. Mi się wydaje, że chyba sporo. Tak, bo w poprzednim miesiącu zużyłam 0,42 gramy, czyli prawie że dwukrotność. Widać, że się skupiłam tylko na nim. Chcę go zużyć i już mieć go z głowy. Przyjemny ten doświetlacz jest. Ma taki, nawet na twarzy też mam go. Złotawy kolorek. Ja lubię. Dalej mam już ostatnią rzecz z projektu Zero. Jest to kredka żelowa z Avon w odcieniu Nude. I w poprzednim miesiącu było 5,08 grama, teraz jest 5,06 grama, to znaczy, że zużyłam 0,02 gramy. Niedużo, bo mam też dwie inne kredki, które używam na zmianę z tą, także no, często po nią nie sięgam, ale też sięgam dzisiaj, ją mam na przykład. Dzisiaj sporo mam kosmetyków, które właśnie mam w projekcie Zero. I będę ją powoli sobie zużywała. To byłoby no tyle w tym dzisiejszym filmie, w projekcie. Przepraszam. Już jestem, mała przerwa techniczna, sąsiad przyszedł. Dobrze, także to byłoby na tyle w tym filmie. Zużycia, jak widzieliście, jakie są, jedne większe, jedne mniejsze. Napiszcie mi w komentarzach, jak u Was idzie zużywanie kolorówki. A tymczasem ja życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!